Witam Ciebie w Converse Centrum Języków Obcych. Ja nazywam się Aneta Grzanek i jestem właścicielem centrum, które istnieje na rynku już od ponad 20 lat. W tym krótkim filmie opowiem Ci, jak uczymy języka angielskiego w naszej szkole, jakie są nasze priorytety, co jest dla nas ważne, na co zwracamy szczególną uwagę oraz jakich efektów możesz się spodziewać. Naszym celem jest rozwijanie kompetencji językowych w taki sposób, aby rodzic mógł je łatwo ocenić i zmierzyć. Dlatego przygotowaliśmy w naszej szkole ścieżkę rozwoju kursanta Cambridge. Dążymy do tego, aby każdy uczeń miał szansę zdobyć certyfikat językowy, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Ścieżka Cambridge to kilkustopniowe etapy, które uczeń pokonuje, zdobywając certyfikaty językowe oceniane według sześciostopniowej europejskiej skali CEFR od A1 do C2. Zobacz zatem, jaką ścieżkę przechodzi kursant w naszej szkole Converse. Pamiętaj jednak, że możesz do nas dołączyć w każdym momencie, nieważne ile masz lat oraz na jakim etapie są Twoje kompetencje językowe. Zaczynamy! Swoją przygodę w Converse możesz zacząć jako trzylatek. Pierwszy etap to język angielski nauczany metodą TED-EDI. Jesteśmy licencjonowanym centrum nauczania tą metodą, którą uczy się już kilkadziesiąt tysięcy dzieci w całej Polsce. To fantastyczny kurs nauczania dzieci przedszkolnych, którego głównym motywem jest miś, który nie mówi po polsku. Dzięki metodzie TED-EDI dziecko uczy się pierwszych 2000 słów, a co więcej, nie uczy się pojedynczych wyrazów, ale całych zdań. Kurs ma 3 poziomy i kończy się, kiedy masz 6 lub 7 lat. Po kursie TED-EDI jesteś gotowy na to, aby wejść na ścieżkę Cambridge. Pierwszy etap to przyjazne dla dzieci egzaminy Wiley. I choć słowo egzamin brzmi groźnie, to tylko Twoje wrażenie. Tak naprawdę egzaminy Wiley są przygotowane w ten sposób, żeby nie były stresujące, a motywujące dla dzieci. Przede wszystkim nie można ich nie zdać. Oceniane są za pomocą gwiazdek i nie ma możliwości, żeby nie otrzymać żadnej z nich. Zapewniam Cię, że Wiley przeprowadzane w naszej szkole motywują, a nie stresują dzieci. Pierwszy etap egzaminów to Wiley Starters dla dzieci klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Kolejny etap to Wiley Movers przeznaczony dla dzieci klas czwartych i piątych szkoły podstawowej. Wiley Movers to pierwszy etap, na którym określamy poziom znajomości języka angielskiego w skali CEFR na poziomie A1. Na tym etapie każdy uczeń umie już całkiem swobodnie wypowiadać się prostymi zdaniami zarówno w mowie, jak i w piśmie. Wiley Flyers to kolejny etap nadający certyfikat na poziomie A2. Przeprowadzamy go w klasach 5 i 6 szkoły podstawowej. Dla porównania A2 to poziom egzaminu, który zdają uczniowie na zakończenie klas 8 w szkole podstawowej. Kolejny etap to egzamin PET, czyli Preliminary English Test. Ten egzamin jest na poziomie B1 i do jego przygotujemy uczniów klas 6 i 7. Jeśli uzyskasz 60% poprawnych odpowiedzi, otrzymasz certyfikat zaświadczący, że Twoje kompetencje językowe są na poziomie w pełni komunikatywnym. Jest to już całkiem imponujące osiągnięcie. Kiedy osiągniesz poziom B1, rozpoczniesz przygotowanie do kolejnego etapu, osiągnięcie którego jest niezwykle istotne, ponieważ to moment, w którym uzyskujesz kwalifikacje z FCE, czyli First Certificate of English, to egzamin, który nadaje sporo uprawnień i jest powszechnie uznawany na uczelniach wyższych. Jest to poziom B2 i oznacza, że opanowałeś język angielski w stopniu biegłym. I tak przechodzimy do ostatniego etapu Twojej edukacji, czyli CAE. CAE, czyli Certificate of Advanced English, jest na poziomie C1 i oznacza nie tylko pełną biegłość języka angielskiego, ale również znajomość języka ogólnego specjalistycznego w wielu branżach. Posiadając taki certyfikat, możesz pracować w szkołach publicznych i prywatnych, studiować za granicą oraz zdobywasz ogromną przewagę na rynku pracy w wielu zawodach. To moment, w którym możesz zakończyć edukację. W naszej szkole dokonujemy wszelkich starań, aby uczniowie uzyskali certyfikat CAE, zanim ukończą szkołę średnią. Pamiętaj, że możesz do nas dołączyć w każdym wieku. Przygotujemy dla Ciebie lub dla Twojego dziecka indywidualną ścieżkę kursanta, dopasowaną do Twoich kompetencji językowych, które posiadasz w tym momencie.
Ścieżka Cambridge wyznacza cel Twojej nauki oraz etapy. Dzięki temu możesz ocenić swoje kompetencje językowe rzetelnie, nabrać pewności siebie, zaplanować swoją drogę edukacji oraz uzyskać międzynarodowe certyfikaty językowe, które dadzą Ci przewagę na przyszłych rynkach pracy. Uważasz, że Twoje dziecko nie potrzebuje certyfikatu językowego, że jest to niepotrzebny stres? Pamiętaj, że nigdy nie wiesz, jaka szansa może przyjść do niego w jakimś okresie jego życia. Być może ktoś zaproponuje mu pracę na uczelni wyższej za granicą i będzie wymagane posiadanie takiego dokumentu. A może weźmie udział w rekrutacji na jakieś stanowisko, gdzie kluczowym czynnikiem gwarantującym mu otrzymanie tej pracy będzie właśnie udowodnienie swoich kompetencji językowych za pomocą takiego certyfikatu. Nigdy nie wiesz, jaka szansa może do niego przyjść? Dobrze jest być na to przygotowanym. Egzaminy międzynarodowe oczywiście nie są obowiązkowe. Kursanci nie muszą ich zdawać. Uważamy jednak, że jest to najlepsze narzędzie, aby sprawdzać postępy kursantów, motywować ich, nauczyć wyznaczania celów, planowania, także pokonywania kolejnych etapów. Certyfikaty przeprowadzamy w naszej szkole raz w roku. Odbywają się one w czerwcu w szkole podstawowej numer 2 lub w innym wyznaczonym miejscu. W połowie roku przeprowadzamy egzaminy próbne we wszystkich grupach. Następnie lektorzy piszą opinie do rodziców. Jeżeli kursant uzyska 70% poprawnych odpowiedzi, otrzymuje rekomendację do zdawania egzaminu. Następnie kontaktujemy się z rodzicem w celu ustalenia, czy kursant będzie zdawał egzamin, czy też nie. Wszystkie formalności są realizowane przez nas. Rodzic nie musi samodzielnie robić nic. Dobrze zaplanuj edukację językową swojego dziecka i mierz wysoko. Po to, aby był gotów skorzystać z szans, które mogą przyjść do niego w każdej chwili już w dorosłym życiu.